Hej, hej, witam was Stanie, witam was serdecznie we Frostpunku, witam was w tych wielkich już mrozach. Mrozy się pojawiły, już mamy minus 10, jest więc większy mróz niż tak naprawdę za oknem, gdzie dzisiaj odnotowałem na dosyć niezłą dodatnią temperaturę. W każdym razie, sądząc po tym, co tutaj mam przed sobą, już jesteśmy na finiszu budowy generatora, mamy 58%. Zostało nam do zrobienia ciekawostka. Tylko złoż generator. Do czego potrzebuję? 20 kompozytów stalowych i jeszcze 50 wymienników pary. I ciekawostka jeszcze większa. Kolejne ulepszenia da mi tylko 25. Potrzeba 25 płyt stalowych. A w tym momencie już mam 43 i 3 w kolejce. I się zastanawiam. W tym momencie ogromnie. Jeżeli ja zbuduję te płyty, to czy jest sens tutaj dalej pracować w tym miejscu? Poczekajcie, to jak wyłączę, nie, dobrze, to jak wyłączę, to jest w porządku. Czy jest sens robić tak naprawdę kolejne kompozyty stalowe, kiedy stal mi się przyda tutaj? Taka zagadka dla mnie. Naprawdę tutaj dla mnie to jest ogromnie interesujące i na pewno będę chciał się zorientować. Natomiast tak, bardzo mnie martwi to, że mam tu szkodliwe. Naprawdę martwi mnie to, że mam to szkodliwe i nie mam pomysłu na to, jak mógłbym to zmienić. Tutaj wszystko już powyłączane. W sumie jakbym to odpalił dwa, to czy tutaj by nie włączyła się praca? Aż sobie zweryfikuję. Zweryfikuję zwłaszcza, że tutaj mam możliwość odpalenia tych piecy na 24 i zobaczę, co się stanie. Czy tu się podniesie poziom bezpieczeństwa? No nie, nie podniesie się, jest niezdrowo. Jest poziom taki... No właśnie, nie mam możliwości lepszej podkręcenia. Chyba to już jest maksymalny poziom, jak mogę to zrobić. Jakbym to zrobił 8-16, to będzie rewelacyjnie. Ale to w takim razie ja sobie to zweryfikuję, jak to będzie działać w ciągu dnia. Natomiast teraz zostawiamy tak jak jest, nie kombinujemy, żeby się nie pogniewali na nas. A tutaj, z tego co widziałem, lekarzy, pacjenci... Jeden z naszych ludzi nie żyje znowu? Chcę przestać brać, ale bez mojej dawki ledwo chodzę. Okej, czyli rozumiem, że chodziło znowu o te tabletki, które im odpaliłem, które w sumie już wyłączyłem, no ale znowu. Znowu mamy śmiertelną, to już dwie osoby śmiertelne. Niedobrze, niedobrze, no trudno, tak to już bywa, ale to nic, w takim razie cholerna jasno, zaharujemy się na śmierć. No bez przesady, na śmierć to może nie, ale miałem pobierać ludzi. Dobiorę sobie inżynierów, bo inżynierowie też mogą pracować na placu. Zwłaszcza, że oni chcą mi inżynierów bardzo uśmiercać, więc poproszę tą dostawę inżynierów zamówić. Chyba to jest najlepsze wyjście z obecnej sytuacji, kiedy chcą mi inżynierów uśmiercać, a kto przecież będzie ich leczył? No pytam się, kto będzie was leczył, jeżeli ktoś został ranny w walce? Znowu? Kto będzie wam pomagał? Kto będzie w ogóle tutaj cokolwiek robił? Nie wiem, natomiast tutaj przeznaczam kolejne 10 racji żywnościowych, aby troszkę zrobić sobie niezadowolenie w dół. Motywacja trzyma się na ładnym poziomie, więc to się trzyma. Wszyscy, którzy są winni, chowają się po kątach, od razu niezadowolenie spadło. Dobrze, czyli tutaj mamy ile płyt? 47. Zróbmy do 3 i zobaczymy, jaki będzie tego rezultat. Natomiast i tych ludzi stąd po prostu zabiorę. Natomiast tutaj ciągle muszę pilnować tej produkcji, bo tego jest zdecydowanie za mało. Zwłaszcza, że chciałbym tu używać doładowania. Doładowanie plus 20%, no sorry. To jest coś jednak wartościowego, prawda? Dobra, muszę pamiętać o tym szafocie. Mam 1 dzień i 22 godziny na zbudowanie szafotu. Szafot, swoją drogą właśnie, odlewnia, sprawy pracy, tuba, szafot. 50 drewna, 50 stali. No to jest dużo. Ale spoko, to jest do ogarnięcia. Już niedługo będę miał dostęp. W sumie nie wiem, czy już bym... Nie, chyba raczej nie mam dostępu. 24. Nie, jeszcze nie mam. Za cienki lód. Ale jak widzicie, łatwo się już będzie do tego dostać. No zobaczymy. Tutaj, jeżeli chodzi o stal, no stal jest po prostu pozapychana, moi drodzy. Tu jest pełno. 15, 15 i 15. Oni pracują wszyscy na 24. Oczywiście, że wszyscy. Nie ma tutaj nic więcej w tym temacie. Tutaj, okej, 3, ileś tam... Opracowanie technologii, wydajne palniki, super, technologia kolejna zrobiona i unowocześnione palniki, zużycie węgla przez koksownik zostanie zmniejszone o 33%. No i super, koksowniki w takim razie na pewno będą tutaj przydatne. Tutaj drewno się przetwarza, stal się tutaj przetwarza, no i tak jak powiedziałem, 50 płyt i zabieram tych ludzi stąd.
choć w sumie już mógłbym ich tutaj przerzucić, na przykład do retorty. No, sądzę, że do retorta i stopniowo nawet mogę ich zabierać, żeby produkowali mi mięsko na nocnej zmianie. Czemu nie? Czemu nie? Przecież tutaj tych płyt stalowych raczej już mi nie będzie aż tyle, a mięsa surowego zawsze się przyda, prawda? Zawsze to mięsko surowe warto mieć, bo lepiej mieć niż nie mieć, sami chyba wszyscy o tym wiemy. Dobra, tutaj zostawmy 14, niech sobie to produkują. No i czekamy teraz na kolejny dzień, niech to zostanie wyprodukowane. Najbardziej mnie martwi ta stal, bo jednak no, mamy jeden wymiennik pary, ale my nic z tym wymiennikiem, zasobami sobie, parowa stacja przeładunkowa, nic z tym nie zrobię, mogę tylko podpiąć drewno, no ale drewna mam tak dużo, że to się tak naprawdę nie opłaca. A co z kuchnią się dzieje, swoją drogą? Kuchnia pracuje 24 na dobę, oni i tak są masakrycznie głodni, nie wiem o co chodzi, przecież jest tyle jedzenia. 53, idź do pracy, pracuj. Aha, to jest głównie druga zmiana, pewnie dlatego. Dobra, muszą to wytrzymać, nie ma innego wyjścia na to. Tutaj wszystko zmotywowane. Tutaj mogę dać przemówienie motywacyjne jeszcze lepiej, więc produkcja musi ruszyć jak najbardziej. Piąta, od 8 do 16. Sądzę, że jak najbardziej tak, więc trzymajcie się. Kapeluszy, nie ruszamy z tym. Więcej tego, jeszcze więcej tego. Więc już niedużo nam brakuje, żeby zakończyć. A, i motywacja jednak poleciała na łeb na szyję. Ile potrzebuję? Tutaj potrzebuję 40... Nie, tutaj mi potrzebuje 50. I tu potrzebuję 45, to jest 95. No to jest bardzo, bardzo dużo. Dobra, motywacja wzięła jednak w łeb. No cóż, nie mam chyba możliwości podbicia tego jeszcze bardziej. Żywność dla robotników, no ale to mi tylko było szkodliwe. Ryzyko strajku, brak ryzyka. Wysokie niezadowolenie, no nie wiem, Rada Robotnicza i Demonstracja Siły robi swoje, nie potrzebuje. No i tuby motywacyjne, także robią swoje. Oczywiście pamiętamy o tym, że tutaj też mogę jeszcze coś wydobyć, jak mi jezioro zamarznie. Tu już wszystko praktycznie wydobyłem, więc tutaj nie mam po co spacerować. Natomiast tutaj liczę na to, że faktycznie to będzie pracować. Dobra, stąd mogę zabrać ludzi, fajnie. Będziemy ich dawać, tutaj powiedziałem, tutaj do pubu to może nie. Na retortę, na kuchnię, 5-6 damy na kuchnię, tutaj damy full, gdzie się tylko da, sprawdzam w ogóle, czy są jakieś gdziekolwiek braki, nie wydaje mi się, tutaj mamy braki 10 na 15, ale tu jest zapchane drewnem, więc tutaj nie ma sensu dawać 96%, a czemu, tak? Wydajność, ktoś chory? Idzie jeść, aha, jeden poszedł sobie jeść, no i wszystko jasne, poszedł sobie jeść i od razu wydajność trafiła w łeb. Dobra, tutaj wytnę sobie resztę tego drewna. No i zostało mi 7. I wiecie co? Tutaj 50. To jest odpalone, jeszcze nie odpalone. Ale zaraz to odpalimy i będziemy pracować. Będziemy pracować na full. Ok, pracujemy. Super. W takim razie, skoro odpracujemy, odpalam. Odpalam sobie to doładowanie i zobaczymy, czy to się uda. Wow, co ja popsułem? No nie, znowu musimy ich wyciągnąć. Ewakuować ich szybko! We wnętrzu rdzeń... Wow, zginą ludzie tam! Boże, niech tych biedaków coś uratuje! Pożar w rdzeniu! Nie, co ja zrobiłem? To doładowanie! Za szybko chciałem, za bardzo chciałem się przyspieszyć. Diabli, diabli! Dobrze, wracamy, wracamy, już, już. Od strony generatora dobiegł głos wybuchu, a następnie wrzawa przerażonych głosów. Zaczął się palić niemalże ukończony rdzeń maszyny, niemalże ukończony, słyszycie to, niemalże ukończony. W środku tkwiło wielu robotników. Możemy ich ewakuować, ale jeśli pozwolimy, żeby pożar się rozprzestrzenił, rdzeń ulegnie zniszczeniu, a generator nie osiągnie już pełnej mocy. Ewakuujmy robotników, pozwolą, by generator został osłabiony. Generator będzie podatny na awaryjne części robotników. Kurczę, ale ta trzcianka, nic tu nie widzę teraz. Mogliby to ewentualnie dać jakieś... tu w tym miejscu mogliby jakieś takie rozmazanie, żeby ta trzcianka była bardziej czytelna. Zostanie ranna, cały postęp pracy zostanie utracony. No nie, odetnijmy dopływ powietrza. Generator będzie miał standardową jakość, zginie wielu robotników i niezadowolenie i ryzyko strajku znacznie wzrosną. Użyjmy klap przeciwpożarowych. No w końcu je montowali, super, bardzo dobrze. Generator będzie miał standardową jakość, wielu robotników zostanie poważnie rannych. Postęp prac na...
nad rdzeniem zostanie częściowo utracony. Użyjmy awaryjnych. Okej, okay, mamy fajną opcję, chociaż tyle, że mamy drogi awaryjne. O, jak ja się cieszę, że ja sobie cenię bezpieczeństwo. Gnar będzie miał stanowy jakość, część robotników zostanie rana. No to oczywiście najlepsza z możliwych opcji. Ostatnio, część osób, 12, zostało aż 12 osób zostało rannych. Dzięki Bogu, są bezpieczni. Wszystkie te szkolenia z zakresu bezpieczeństwa się opłaciły. Co za ulga, mogli zginąć w tym ogniu. No właśnie, więc proszę sobie cenić normy bezpieczeństwa. Dobra, inżynierów. W takim razie inżynierów muszę teraz przenieść. Tutaj mamy inżynierów, zabieramy stąd. Tutaj dorzucam ludzi. Inżynierowie do leczenia. Tutaj i tutaj, proszę tu odpalać. I chyba tam trzech zostało, no to sobie mogą tutaj jeszcze popracować. I proszę tutaj leczyć, no kurczę, serio. Ile straciłem? Dobra, w sumie bardzo, nie straciłem. Nie straciłem, a dobrze, ile mamy? Dwa dni do przodu. Ale i tak wiecie co, no te normy. Nie wiem czy to jest kwestia tego, że naprawdę nie podoba mi się takie rozwiązanie, jak to oni nas tutaj próbują szantażować. Bardzo mi się to nie podoba. Klapy mam, wszystko mam. Fajnie, wszystko rewelacyjnie, ale naprawdę to mi się takie rozwiązania, jakie nam tu fundują, nie podoba. Okej, skoro w sumie mam tyle mocy, to mógłbym to wyłączyć, żeby lepsza produkcja była, prawda? No ba, mogę więcej węgla, dzięki temu szybciej produkują. Bardzo fajnie, podoba mi się takie rozwiązanie, że więcej produkują. Tym za to mógłbym dać jedzenie pacjenci. Dam im jedzenie, żeby szybciej doszli do siebie. Tutaj tak samo. Więc proszę tutaj zająć się szybszym dochodzeniem do siebie. No i godzina, 3 godziny, to szybko nawet to powinno być ogarnięte. No ale sami widzicie, niebezpiecznie było. Dobra, no wciśnięcie do paniki, badania zakończone. I znowu coś się stało. Podejrzliwe nastawienie. Szefie, zauważyliśmy, że jeden z naszych inżynierów niemalże codziennie wysyła bardzo długie listy do cioci Berty. Pisze w nich o sprawach rodzinnych i religijnych, które wydają się niewiele niewinne. Jednak niemiecko brzmiące imię cioci wzbudza nasze podejrzenie. Wykryliśmy, że po przestawieniu pewnych liter możemy utworzyć zwrot w rodzaju wynik wirnik szybu czy żelazny łącznik. Znaleźliśmy też wyrażenie grypa nosorożec i trajk od babcia, ale to może być szyfr. Co powinniśmy zrobić w sprawie inżyniera? O, no wiecie co? Bez paranoi? No nie. Przechwytujmy wszystkie jego listy, ocenzurujmy list, wzrośnie motywacja. Cenzurujmy i zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, dobrze. Tutaj mamy postęp pracy, idzie. I tutaj możemy odkryć kolejną rzecz. Udoskonalone dmuchawy pozwala zwiększyć o 2 poziom temperatury wokół dowolnego koksownika kosztem podwójnego użycia węgla. Rozbudowane grzewanie pozwala zwiększyć 50% zasięg dowolnego koksownika kosztem podwójnego użycia węgla. I tu mamy udoskonalone grzejniki. Zróbmy grzejniki. Zróbmy grzejniki. Stali mamy, zasobów sporo mamy, więc niech to produkują, niech to tworzą. Zwłaszcza, że ochłodzenie idzie, idzie niestety i trzeba się z tym po prostu liczyć. Już mamy 12 chorych, no to jest dobrze. Dobry wynik, powiem wam szczerze. No i dobrze, czy mamy jeszcze jakieś wzrosty motywacji gdziekolwiek? Tutaj swoją drogą tak czasami przeglądam, co tu się stało, co, jakie wnioski mają i powiem wam. Ostatni, równość oznacza równowagę reprezentacji. Kobiety powinni stanowić połowę osób reprezentujących robotników. Ciekawe. Dobra, zbadamy prostytutki. Oczywiście tutaj i pewnie tutaj nie. Jeszcze mam kogoś tu do pracy. No to ciekawe. Ciekawe, że jednak mam jeszcze kogoś do pracy. Jest jeden ciężko chory przypadek. No jak to ciężko chory? Przecież tam wszyscy się leczą. No nie wymyślajcie, co? Jeden dzień, 3 godziny. Specjalnie zwlekam z tym szafotem, bo inaczej bym... Pamiętacie, że oni chcieli uśmiercić ileś osób. Chyba to było 9 osób, czy nie było podane, czy było 10. W każdym razie jakąś grupę znaleźli i chcieli ich uśmiercić, a ja pozwoliłem im, że słuchajcie, budujemy szafot, będziecie sobie mogli ich uśmiercać jednego dziennie. Więc jeżeli mamy uśmiercać, to przynajmniej na moich zasadach. I gdzie... Jakie to wielkie! Łata! O mater Deo! Jakie to wielkie, wiecie, dobra, muszę tą drogę przebudować. Zdecydowanie muszę tą drogę przebudować. Mater Deo. No większego tego nie mogli zrobić? Ja się pytam.
Czy oni nie mogli tego szafotu? Przybył transport 6 inżynierów, super. I zamówmy kolejny transport. Już w tym momencie robotników, proszę, dostawa robotników. Poproszę ich mi tu dostarczyć. Ale serio, widzieliście to? Jakie to jest wielkie? Większego tego szafotu nie mogliście? No nie, no po prostu pogięło ich. Okej, tutaj mamy... Założymy to i będzie też w porządku. Specjalnie procedury bezpieczeństwa mnie nie interesują, bo tutaj tyle mam tych wszystkich profili konstrukcyjnych, że mogę sobie na to pozwolić. Profili mam aż 64, więc produkuję. Produkuję, tworzę, jak tam w ogóle 2 dni na budowie, a tutaj 91, no ale widzicie sami, że no, no bezpieczeństwo jednak robi swoje. Dobrze, mamy księgę praw, moi drodzy. I co w tej księdze praw? Co ja jeszcze w ogóle mogę tu odkryć? Ja tak się zastanawiam, czy mogę tu coś zrobić. Terror podpisano. Pełne poświęcenie. Nasza praca musi zostać wykonana na czas. Aby to osiągnąć, musisz czasem poświęcić wszystko w imię wydajności. Pełne poświęcenie zwiększa wydajność w miejsc pracy o 25%. Motywacja nieznacznie wzrośnie. Poziom poświęcenia zmniejsza bezpieczeństwo pracy o 2 poziomy. Czasami mogę to wprowadzić i zobaczymy w ogóle, jak to zadziała. Motywacja urosła, super, bardzo mi to cieszy. Mamy czy... Musimy wytrzymać dla dobra ludzkości. Zgadza się, jestem za. Pełne poświęcenie, akurat to jest najzwyklejszy wyzysk. No ktoś się jednak chyba próbuje na nas poznać. Ale patrzcie, już ten generator pięknie wygląda. Naprawdę coraz lepiej on wygląda i zaraz skończymy. Większa wydajność grzejników. Grzejnik będą spalać mniej węgla. Minus 1 węgla na grzejnik. No ba, to jest super. W takim razie produkować mi to. Jedzenie na full. Tutaj, a czyli mogę sobie jedzenie zrobić. Tutaj miałem wolny jeden magazyn. O, ten jest wolny. To zróbmy go na racje żywnościowe. Proszę. Więc racje żywnościowe jak najbardziej. Zbieramy to wszystko. Okej, tam już jest w porządku. Więc tutaj pacjentów nie mam. Mogę tych ludzi stąd zabrać, proszę do roboty innej, bo przecież jest tyle miejsc pracy dla was. Proszę, 15 na stali, poprosiłbym. Czy ktoś jeszcze mnie potrzebuje? Tutaj dajmy 3, 15, 10 na 15. Z drewnem chyba 124% wydajności, spoko. Więc tutaj mogę dorzucić 15. Drewna, no jest drewna zasób, trzeba by powiększyć. Tutaj, no właśnie cały czas, o jest, pełne poświęcenie. O 2 poziomy zmniejsza bezpieczeństwo, ale wydajność tego jest rośnie. 85, choć wydaje mi się, że nie będę musiał. A z drugiej strony mógłbym się tym pobawić. Minus 2 poziomy, w tym momencie poczekajcie, żebym sobie dobrze to policzył. Oczywiście tu puszczę pracę 2 poziomy, mamy 3 do 3, czyli jest bezpiecznie. Jak wezmę 5, to musiałbym kolejne normy wprowadzać. Tu jeden poziom to będzie 1. No, może się tym pobawię, ale chyba raczej nie w tym momencie. Dobrze. Mamy 3 luźnych ludzi. Gdzie by ich dać? A dajmy ich na kuchnię. Niech popracują troszkę sobie społecznie. Tutaj jesteśmy 2 dni do przodu. Jest dobrze, produkujmy. Wow, jak motywacja poleciała znowu. Gaz znowu, znowu ten gaz. Jak ja nie cierpię tego gazu. Naprawdę to jest irytujące z tym gazem, słuchajcie. To jest mega irytujące. Okej, tutaj wymienniki. Wymienniki produkujemy. Cały czas. Tutaj wszystko produkujemy. Nie ma przestojów. Nie ma żadnych przestojów, moi drodzy. Tutaj ma cały czas produkcja iść. Tutaj produkcja idzie i tutaj dajemy normy bezpieczeństwa w taki sposób. Niezadowolenie jest podnosi wszędzie ryzyko strajku. Ja wam dam strajk. Nie ma strajku. Poszukać wykrzyciele, zapewnić. O, i proszę bardzo, już nie będzie strajku. Nie będzie strajku, nie ma mowy o żadnym strajku. Co tam się dzieje znowu? Niepokojące plotki. Szefie, wygląda to, że wieści o ostatniej wiadomości z Londynu rozeszła się po całym obozie. Ludzie szepczą niestworzone rzeczy, ale według najpopularniejszej plotki wszyscy zostaną tu postawieni na pastwę losu. Czy chcesz jakoś zaradzić tej sytuacji? Niech sobie gadają. Wyjaśnijmy sytuację, niezwolnie znacznie wzrośnie, spadnie motywacja. Niech sobie gadają, pozwolę sobie, niech sobie gadają. To są plotki, ja nie biorę ich uwagę, pod uwagę tego. Dobrze, 3 poziom zaliczony, właśnie o to chodzi.
Teraz zbuduj dwie części kadłuba termalnego, które będą stanowić trzon generatora. Gdy ukończysz ten etap, generator będzie gotowy. Bardzo mnie to cieszy. Wow, jaka fajna kula. Naprawdę podoba mi się to, ten element. Bardzo fajne. No i dobrze. W takim razie zatrzymujemy oczywiście i tutaj mamy generator. A jak ten szafotem? 9 godzin. No to zaraz to zbudujemy. Kadłub. Kadłub to jest, są, poczekajcie, z czego to buduje kadłub. 25 wymienników pary, 10 kompozytów stalowych. Dobrze, to stawiamy w takim razie to. Tylko tak nie chcę, o, tu. No, zbuduj się, co jest? Niewłaściwe miejsce, o, cześć, o, teraz, proszę, jeden i drugi, gotowe. I teraz zużyłem chyba wszystkie zasoby, jakie miałem. 50 chłopa na jedno, 50 chłopa na drugie, no to powiem wam grubo. Dajmy im tutaj te normy z jednej strony i z drugiej strony także normy, więc to wszystko ma być... aha, super, 50 chłopa na jedno, no i więcej nie mamy, jakby coś. Teraz mogę pozabierać ludzi. Zabieramy inżynierów, na razie oszczędzę, pozwolę sobie oszczędzić, i tak mają nieciekawy los, choć w sumie mógłbym tutaj pozabierać. Tu mamy komplet, 50, zgadza się. I tutaj też damy komplet i zobaczymy, gdzie jeszcze mogę, na retorcie, węgiel. Dajmy 10. Na retorcie najwyżej później się da. Dajmy trochę ze stali, zdejmiemy tych naszych inżynierków, doktorków i w ogóle 18. Jedzenie 12, jeszcze tak z dwóch. Bo stali, powiem wam, sporo wchodzi. W ogóle tam się zapycha ten cały system. I tutaj na drewnie to samo. Zapycha się nam wszystko. 20, 25. Dobrze, czy jeszcze gdzieś mamy ludzi? 17, a zabierzmy ich stąd. Sądzę, że spokojnie mogę tutaj ich wcisnąć. Tutaj oczywiście 25, 30. Tu ma być cały czas produkcja, to was to nie zabieram. Z tej retorty też parę osób wezmę. No prawie komplet. I może z tych rybek troszkę, odrobinę, parę osób. Zaraz przyjdzie zresztą dostawa za 9 godzin, więc spoko. 12, proszę. I mamy 39 na tutaj. O, jeszcze przecież tutaj mam ludzi. Tutaj drewna aż tyle nie musi być. 47, no to chyba to już styknie. Sądzę, że taka produkcja jest wystarczająca. Tutaj produkcję mamy 8, 16, moi drodzy. 8, 16 ma być. Ma być normy bezpieczeństwa zachowane. Więc produkujemy. Oczywiście wszystko to jest produkowane i już coś się tam dzieje. Już coś tam bluzgają do mnie. Koniec zagrożenia spowodowanego toksynami. Boże, dziękuję. Szefie, rdzeń generatora jest gotowy, więc mogliśmy strzelnie zabezpieczyć konstrukcję. Toksyczne gazy wydostają się ze źródła, nie docierają już na powierzchnię. Nie musimy już się tym martwić. Cieszę się, że to słyszę. Wyłączam. W końcu dobra wiadomość. Wow. To my tu mamy teraz mega bezpiecznie, słuchajcie. Mega po normy bezpieczeństwa. Wow. To teraz tylko trzeba ocieplenie utrzymać i będzie wszystko na tip top. To wiecie co? To my tu chyba damy 24, tak mi się wydaje. Doładowanie. A czy jeżeli ja to uruchomię, to ta norma podskoczy? Zobaczmy, tak z ciekawości. Wskoczy. Wiecie co? Co to znaczy? Zasuwamy nadgodziny na grubo. No sorry. Sorry, Winnetu, zasuwamy nadgodziny. Jest poziom bezpieczeństwa, możemy dać doładowanie, możemy dać wszystko, co sobie życzymy. Możemy w końcu to zrobić. Tak, tak, to jest to. I tak naprawdę zostało nam 25 płytek, będę miał 5 płytek zapasu. Ewentualnie zawsze mogę sobie to dorobić, jakby było coś nie tak. Dobra, wiecie co, ale oczywiście jedna rzecz mnie smuci. 7 godzin, ja muszę zrobić szafot, ale zaraz, coraz więcej, większy chaos. Teraz, kiedy serce generatora jest już gotowe, projekt jest bliski realizacji. Brawo! W kraju panuje polityczny zamęt. Na domiar złego wyciekła wiadomość, że większość generatorów nie będzie gotowa na czas, co wydało się ogólną panikę. Rząd tymczasowy opracował system losowania, ale ludzie twierdzą, że jest to ustawiony.
Sytuacja cały czas się zmienia i władze szykują się na zamieszki. Kraj pogrąży się w chaosie. Oto po co w ogóle my tam mamy wracać, skoro tam jest chaos? Nie ma sensu, moi drodzy. 7 godzin. Oni nie zbudują to w 7 godzin. Wiesz co, zróbmy ten szafot, żeby byli, bo będą gadać. Zobaczymy, co ten szafot zrobi. Dobrze, niech to zrobią. Ale naprawdę, naprawdę jestem dumny z naszej ekipy. Jeszcze mogę stąd zabrać nadgodziny. 50 na 50, proszę. Proszę. Zbudowano szafot, powstał szafot, wzrasta motywacja. No ja myślę, że wzrasta teraz motywacja. Dajmy jeszcze im na kaplicy motywację. Tutaj nie mogę. Ale jak ten szafot wygląda? No, nie wiem, na czym ten szafot ma polegać. Czy ta para ma tu wylatywać, czy co? Nie mam pojęcia, moi drodzy. Mimo wszystko wiem, że to pracuje. Cały czas pracuje. O, 18, super. I mamy to kliknięte. Mamy już prawie wszystko. Dostawy protez. Nowe osoby po amputacji, które otrzymają protezy w placówkach medycznych, będą mogły wrócić do pracy. A zróbmy to. Co mi szkodzi? W sumie prawie wszystko odkryłem, więc bez znaczenia. W pewnym sensie pomożemy im żyć tak jak wcześniej. Oczywiście. Wreszcie wrócą do pracy i pomogą nam we wszystkim. No i widzicie, i poziom bezpieczeństwa jest zachowany. Oni tutaj pracują dzielnie. Dzielnie pracują, nadrabiamy, 2 dni mamy tutaj, ale sądzę, że będzie więcej. Przybył transport, jeszcze ludzi nam przyniosło. Super, to jest naprawdę genialna wiadomość. Ludzi nam przyniosło 75? O, super, 61. Jeszcze kolejny transport sobie zamówię ludzi. W takim razie protezy w sumie mi są niepotrzebne, nie inżynierów, tylko robotników. Proszę, niech ten zamęt sobie tam robią, ale my tu produkujemy, pracujemy. Odbyła się walka na pięści, super, nie przeszkadza mi to. Stal produkowana jest, pociągane, wszystko jest pełne. Prawie pełne, moi drodzy, tu jest wszystko prawie pełne. 250, 290. Jedzenie prawie pełne, węgiel prawie pełny. Z retort mogę trochę zrezygnować. 8. Zróbmy na 6. Bo węgla mamy całą masę. I proszę, 60 na 75, 61 na 60, 75. Proszę, i to się nazywa budowa. To jest mega, rozwija się, naprawdę. Opracowałem kolejne technologie. Placówki. Jeszcze cieplej. Super, w takim razie zrobię te technologie do końca. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda odkryć. Wiem, że zużywam surowce, stali, to wszystko, co powinienem gdzieś tam używać. Ale z drugiej strony, co mi to szkodzi? Mam tego multum, moi drodzy. Naprawdę mam multum. Ciągnę 75, 18, naprawdę jestem z tego dumny, choć w sumie stąd mógłbym na przykład ludzi zabrać, żeby jak najszybciej to zbudować. Skoro już jesteśmy na finiszu, naprawdę bardzo dobra mi wiadomość, że tutaj te gazy się skończyły. W końcu. W końcu jest po gazach, w końcu jest problem z głowy, pacjenci. 3 godziny idzie na leczenie, poczekam aż wszyscy przyjdą na leczenie, to dostaną jedzenie. Z powodu wysokiej motywacji, motywacja wzrasta. Motywację jeszcze podnoszę. No, z tą motywacją jedynie jest problem, no ale sami wiecie, z czego to wynika. Idzie na leczenie. Jeden z naszych ludzi nie żyje. Co? Śmierć wrogom ludu? A ja nie widziałem. Pierwsza egzekucja. Nie widzieliśmy pierwszej egzekucji. Szefie, straciliśmy właśnie pierwszego wywrotowca. Został zawleczony na szafot i ugotowany żywcem gorącą parą. O jest. O jest. Dobra. Choć kilka delikatniejszych osób odwróciło wzrok, większość patrzyła na egzekucję. W ich oczach było widać szok i trwogę. Teraz wszyscy będą wiedzieć, jak ponury los czeka zdrajców oraz nierobów. Milicja ludowa przygotowała już na jutro kolejną skazanego. A, ja mogę to wyłączyć? Nie mogę. Egzekucja miała miejsce 34 dnia po przybyciu. Zbrodnia, sianie niezgody. Timothy Walpole. Stracenie wierzyciela. No, ciekaw jestem, jeżeli ja bym to zburzył, ten szafot. Albo tutaj, widzicie, no właśnie, no to jest to. A, poczekajcie. I tutaj nie mogę większego zoomu. No nie mogę niestety, ale będzie gotowany. Łoj. O, masakra. Serio?
Gotowany gorącą parą, no nie. Chore. Ale za to motywacja, patrzcie. Mamy 84% normy w tym momencie. A wezmą go chociaż tą ścianą, czy nie? Ja sobie zrobię eksperyment, jak zniszczę ten. Wyprzedzamy o 3 dni. Oj, super, haha. Zbuduj 2 kadłuby termalne. No i dobrze. Budować, budować, produkować. I stal pełna. Pełno stali, moi drodzy. Pełno stali mamy. Pełno stali, przepełnia się stal, przepełnia się jedzenie. Skoro się jedzenie przepełnia, to jeszcze mogę zabrać tych ludzi. Tutaj. Dorzućmy ich. 67, proszę. Jeszcze stąd zabiorę was. Jeszcze was tu zabiorę. 62 na 70. No i super. Tutaj damy jednego. W sumie nam drewna na razie nie potrzeba aż tyle. Opracowałem technologię ociepleniem placówek medycznych. No i dobrze, i co tam dalej mamy? Mamy rozbudowane ogrzewanie i to, i jedno, i drugie, i trzecie. I powiem wam naprawdę, naprawdę jestem dumny z nas. Ale zastanawiam się, co się stanie, jak ten szaft rozbierzemy. Naprawdę jestem ciekaw, czy zaryzykować? Co wy na to? W ogóle, czy ja mogę rozebrać ten szafot? Poczekajcie, czy ja mogę to rozebrać? Rozbierz obiekt. Nie można rozebrać? O, wy! Tutaj odzyskam. Ale patrzcie, nie mogę rozebrać obiektu. Jak zbudowaliśmy raz, tak kaplica. Koniec. Nie ma. Kolejna egzekucja. Przeróbka złączy. Robotnik z placu budowy opracował pomysłową przeróbkę złączy używanych w rusztowaniach i szalowniach. To ponoć niewielka i bezpieczna zmiana, która znacząco przyspieszy pracę. Czy wydasz rozporządzenie, by ją wprowadzić? Tak, oczywiście. Teraz? Dopiero teraz na to wpadliście. Mamy 38%, no super, że fajnie 38%. Normy bezpieczeństwa troszkę niezdrowe. Więc dorzućmy w takim razie naszą drugi wentylator, żeby poszło na 2. To jest ciekawy myk, że mogę zużywać węgiel, żeby tutaj normy bezpieczeństwa sobie trzymać. Produkuję specjalnie tych więcej, bo na przykład sobie tutaj będę mógł przyspieszyć pracę, moi drodzy. Ja celowo produkuję tutaj wymienniki pary, bo tego trzeba naprawdę nam dużo. Czy jeden głodujący 304 głodem, ale przecież jedzenie jest. No dobra, już głodujący znikł. Dobrze, bardzo fajnie. I opracowano kolejną technologię. Kurczę, te technologie dzisiaj wpadają rewelacyjnie. Chyba się motywacja im wzrosła. Jak zobaczmy zresztą. 130% normy, no to sorry. Coś jednak jest na rzeczy, prawda? 114. Mógłbym jednego inżyniera stąd zabrać? Stąd, może nie stąd. Bo tutaj widzę, że jeden inżynier niestety nam chyba zginął. No niestety taki żywot niewdzięczny. No ale co mi widzicie. I mamy przybył transport kolejnych 10. Super. Kolejni do pracy. Bardzo proszę. I 3 kolejnych robotników. No pa, bierzmy robotników ile się da. Domy jeszcze mamy, więc spoko, ogarniamy. Proszę, od razu do roboty. Od razu do roboty. Przyspieszamy jeszcze pracę. Tutaj też przyspieszamy. Trochę tego trzeba więcej. Więc proszę bardzo tutaj pracować w pełni sił. 294 drewna, 260, 259. I zaraz będą mrozy. Zaraz będą jeszcze większe mrozy, więc tutaj temperatura stanie się, póki co mamy, przyjemnie i znośnie, ale zrobi się już niedługo niebezpiecznie. I przyjdzie ten mróz, przyjdzie ta pora, kiedy naprawdę tutaj zrobimy mocno nas zmrozi to wszystko. Ale dobra, już prawie kończymy. Już prawie kończymy. Ile mamy? 62%, słuchajcie, 62% w normach. Jestem mega zadowolony. A jakbym dał konstrukcję ochrony zamiast tego, a może dać inaczej. Włączmy wentylatornie, a wyłączmy im to. Czy to odpali? Takie rozwiązanie? Pewnie, że odpali. No ba, no to w takim razie oni lepiej będą szybciej pracować. Dla mnie to jest naprawdę bez różnicy, czy wentylatornia, czy konstrukcje ochronne, czy normy bezpieczeństwa. Grunt, żeby szybciej pracowali. Normy 116% normy robią, więc no, co ja powiem. Jesteśmy 7 dni do przodu. Po prostu. Jeden z naszych ludzi nie żyje, kolejna egzekucja.
Śmierć wrogom publicznym, moim drodzy. Śmierć wrogom publicznym, kolejna egzekucja, tutaj już prowadzę go, widzicie? Kolejny wróg publiczny, ilu jeszcze ukrywa się w zakazaniach? Okej, idzie smróz, idzie mróz. Aż mi po ciarkach, po plecach pociągnęło. Dobrze, mamy już minus 12, 13, 14, 15, 20. Minus 20, słuchajcie, mamy. Mamy już minus 20 i sami zobaczcie, co tu się dzieje. Tu już jest naprawdę zimno. Okej, szafa mnie nie interesuje w zupełności. Tutaj mogę podłączyć, żeby było przyjemnie i tu też, żeby było przyjemnie. Uskolone. A to jest... Dobra. Dziwnie, że to nie ogrzewa całego, no ale dobra, to mnie nie boli. Tu jest chłodno, więc damy w tą stronę, żeby nam nie... tam nie pozamarzali. I tutaj też na placu budowy damy, żeby nam było miło i przyjemnie i ogrzewą. Choć ta część widzę, że chyba jest grzana. Tak mi się wydaje, że jest grzana, więc tutaj chyba nie będę jej odpalał. Kadłub termo, a nie, przepraszam, nie jest grzana. W takim razie już grzejemy i sądzę, że w tym miejscu, moi drodzy, się zatrzymamy. Mamy zrobione 67% normy. Dorzucę jeszcze pewnie tutaj, co to mam jeszcze? 45 wymienników pary. Mamy 86. Dorzucę jeszcze doładowanie. Mam 87%. I kolejne doładowanie. Mamy 86% na obu. Tutaj tych zasobów jeszcze zużyję. I mam nadzieję, ile jesteśmy do przodu? 9 dni, moi drodzy. Prawie jesteśmy u finiszu, natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną, że towarzyszyliście mi w tych poczynaniach, że zobaczyliście pierwsze egzekucje. No nie przepraszam za tą egzekucję, no ale sami widzicie, że jednak łatwo nie było. Natomiast tutaj, nie wiem, chyba tego statku jednak nigdy nie zbiorę. Jak widzicie, cały czas jest on niedostępny dla mnie. No tak już bywa. Jeśli chodzi o zasoby, jestem zadowolony, że to jest wszystko tak przyjęte. I pamiętajcie, jeżeli wam się odcinek podobał, zapraszam was do łapkowania, do subskrypcji i do polecenia. Sądzę, że mocno przyspieszamy, zbliżamy się do wielkiego końca, do wielkiego finału tego sezonu. Natomiast za dziś wam jeszcze raz ogromnie dziękuję. Do usłyszenia, hej, pa, pa.